Szanowni Państwo, chciałabym poruszyć kwestię mechanizmów kształtowania prawa autorskiego Unii Europejskiej. Jest to problematyka istotna, gdyż wskazuje na genezę regulacji prawnoautorskich, unijnych regulacji prawnoautorskich, które z kolei następnie oczywiście należy dostosować do przepisów krajowych. Sporo inicjatyw europejskich w zakresie prawa autorskiego można obserwować. Z reguły Komisja Europejska argumentuje te inicjatywy potrzebą czy koniecznością dostosowania prawa autorskiego do potrzeb jednolitego rynku cyfrowego. Zwraca się szczególną uwagę na postęp technologiczny, na zjawisko konwergencji, czyli integracji różnych technologii, które w efekcie prowadzą do powstawania sektora multimedialnego, jednego wspólnego, który istotnie rzutuje i wpływa na eksploatację treści chronionych prawem autorskim. Kształtowanie regulacji kształtowaniem zajmuje się Komisja Europejska, która praktycznie od zawsze dążyła do włączania zainteresowanych stron w kreowanie polityk sektorowych, a także w prace koncepcyjne nad propozycjami rozwiązań prawnych. W tym zakresie prowadzone są rozmaite konsultacje, począwszy od internetowych, pisemnych, otwartych, publicznych konsultacji, przez publiczne wysłuchania, konsultacje w ramach grup doradczych różnego szczebla, konsultacje dwustronne, czy też analizy ekspertyz opracowywanych przez zainteresowane strony. Korzyści z takiego dialogu są oczywiście obustronne. Dla grup interesów jest to możliwość wywarcia wpływu na politykę Unii Europejskiej w danym sektorze, możliwość prowadzenia lobbyingu, a tym samym ochrony swoich interesów. Z kolei dla Komisji Europejskiej korzyścią jest wkład merytoryczny, jaki interesariusze czy zainteresowane strony wnoszą w zidentyfikowanie problemów, w koncepcję, a także w przyszłe regulacje prawne. Drugą taką korzyścią jest możliwość zdobycia poparcia różnych środowisk dla prowadzonej przez Komisję Polityki, na przykład poprzez doprowadzanie do wypracowania wspólnego stanowiska przez grupy interesów, różne grupy interesów, które nierzadko mają rozbieżne czy skonfliktowane interesy, a także korzyścią jest przygotowanie gruntu pod ewentualne przyszłe rozwiązania prawne. Od szeregu lat Komisja Europejska pracuje nad zasadami i standardami dotyczącymi prowadzenia konsultacji z zainteresowanymi stronami czy z organizacjami pozarządowymi. Tutaj terminologia jest różna. W szczególności taką podstawą jest dokument Ogólne Zasady i Minimalne Standardy przyjęty w 2001 roku, w którym zwraca się uwagę na konieczność zapewnienia jawności, przejrzystości i spójności działań Komisji przy prowadzeniu konsultacji, a także zwraca się uwagę na jasny sposób przedstawiania zakresu konsultacji, w tym na odpowiednie określenie grupy docelowej, na odpowiednie informowanie o konsultacjach, a także publikację wyników konsultacji. W maju tego roku Komisja opracowała nowe wytyczne dotyczące prowadzenia konsultacji z interesariuszami i w szczególności warto podkreślić, że zwraca się uwagę na konieczność odpowiedniej identyfikacji i klasyfikacji interesariuszy, a także zapewnienie zrównoważonej reprezentacji interesów w tych konsultacjach. Także z jednej strony mówimy o konsultacjach, z drugiej strony mamy zjawisko lobbyingu, który również w istotny sposób i bardzo często wpływa na wynik konsultacji, na decyzje polityczne i na legislację unijną. I tutaj krótko definicję, żeby nie było wątpliwości, jeśli mówimy o lobbyingu, to jest to działalność legalna, jest to w zasadzie komunikowanie postulatów decydentom przez podmioty reprezentujące grupę interesu w celu podjęcia działań korzystnych dla danej grupy interesów. W praktyce w Unii Europejskiej lobbying ma charakter pluralistyczny, występuje wielość podmiotów, form i metod,
po jednej stronie mamy do czynienia z lobbyingiem ukrytym, nieformalnym, po drugiej stronie jawnym, prowadzonym w ramach procesu konsultacji. I przez instytucje unijne, to znaczy w szczególności przez Komisję Europejską, jest w zasadzie traktowany jako przejaw aktywności obywateli i przejaw artykulacji ich potrzeb. Jeśli chodzi o prawo autorskie, to zainteresowanymi stronami są w zasadzie organizacje, które reprezentują różne grupy interesów, w tym oczywiście podmioty uprawnione, twórców, artystów, producentów, wydawców, nadawców itd. Z drugiej strony użytkowników, obywateli w środowisku cyfrowym, konsumentów dóbr niematerialnych czy użytkowników sektora publicznego, a także reprezentacje innych stron, jak na przykład organizacje zbiorowego zarządzania. I w zasadzie te wszystkie organizacje reprezentują poszczególne sektory, kreatywne sektory kultury. Lobbying na szczeblu unijnym jest przede wszystkim i w dużej mierze kierowany do Komisji Europejskiej, która zajmuje się pracami koncepcyjnymi i no, ma oczywiście inicjatywę ustawodawczą, także mówimy o wczesnym etapie procesu legislacyjnego. I ten lobbying odbywa się i na szczeblu politycznym wobec gabinetów komisarzy, ale także na szczeblu administracyjnym w dyrekcjach generalnych, między innymi z funkcjonariuszami, którzy są odpowiedzialni za prowadzenie konsultacji z obywatelami. Na etapie parlamentu jest to lobbying, który w zasadzie dotyczy już propozycji wysuniętych przez komisję, także tam toczą się bardziej szczegółowe debaty nad poprawkami ewentualnymi. I teraz chciałam krótko przedstawić dwa przykłady procesu konsultacji dwóch dyrektyw prawno autorskich. Pierwsza z nich to dyrektywa 2011/77, która wprowadziła nowelizację w zakresie czasu ochrony niektórych praw pokrewnych. Druga dyrektywa 2012/28 dotycząca dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych. I tutaj widać w zasadzie bardzo dużą rozbieżność w procesie konsultacyjnym, który podjęła Komisja Europejska. W pierwszym przypadku dużo mniejszy pod względem ilościowym, względem drugiego. Widać także różnice w jakości tych konsultacji. Także to jeśli chodzi o sam proces konsultacyjny. Jeśli chodzi o działania lobbyingowe, to w obu przypadkach prowadzone były w zasadzie przez wszystkie środowiska zainteresowane, z tym, że w pierwszym przypadku beneficjentem były podmioty uprawnione, które postulowały wydłużenie czasu trwania praw do nagrań muzycznych, czyli w szczególności głównie branża fonograficzna, w nieco mniejszym stopniu też artyści muzycy. W przypadku dyrektywy o dziełach osieroconych, tutaj głównym beneficjentem, ale też zaznaczam nie w 100%, byli użytkownicy sektora publicznego, jak biblioteki czy archiwa. W obu przypadkach obserwowaliśmy silny lobbying pewnych grup, ale także, jeśli chodzi o same przepisy dyrektyw, brak właściwej równowagi interesów. I należy zadać się w tym momencie pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy. Po pierwsze, obserwuje się skuteczność tych stron lobbyingowych, które były beneficjentem polityki poszczególnej czy danej jednostki komisji, które miały inicjatywę, które podniosły problem i zwróciły się z tym problemem do komisji i które stosowały lobbying ofensywny i ukryty, często poza lub przed formalnymi konsultacjami, które komisja rozpisała. Natomiast również zaobserwować można pewne mankamenty czy słabości procesu konsultacyjnego, który w efekcie również sprzyja prowadzeniu skutecznemu lobbyingowi zainteresowanych stron. I tutaj jest przede wszystkim niespójność polityki komisji, to znaczy różnych jednostek, które prowadzą politykę prawnoautorską względem siebie. Konsultacje tylko z wybranymi podmiotami na wczesnym etapie prac. Skład grup doradczych, tutaj można było obserwować brak równowagi, odpowiedniej równowagi reprezentacji interesów, mały udział niezależnych ekspertów w tych konsultacjach, dosyć nieprzejrzysty tryb wyboru ekspertów, a następnie brak przejrzystości ogólnie procesu konsultacyjnego. Kolejnym mankamentem to
nadreprezentacja branż krajowych w konsultacjach, to znaczy równoległe występowanie przedstawicieli organizacji parasolowych oraz członków tych grup w danym forum konsultacyjnym. I podatność komisji na środowiska będącej beneficjentem. I dwa zdania na temat wniosków. Mechanizmy kształtowania prawa obejmują nie tylko proces konsultacji, ale także lobbying i tutaj rzeczywiście wpływa to na brak wyważenia interesów stron w przepisach unijnych i warto zwrócić uwagę nie tylko na niską skuteczność, zwłaszcza podmiotów reprezentujących użytkowników chronionych treści w środowisku cyfrowym, a także w takim aspekcie międzynarodowym ogólnie niską aktywność polskich grup interesów w unijnym procesie legislacyjnym. I tutaj otwarte pytanie, jak regulować proces stanowienia prawa, aby wyeliminować te negatywne skutki lobbingu. I wydaje mi się, że nie należy właśnie patrzeć tylko na samą regulację lobbingową, ale należy dążyć do tego, żeby wzmacniać regulację procesu konsultacji z obywatelami, tak aby zapewnić szeroką reprezentację interesów, w tym w szczególności organizacji pozarządowych i obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.